Cześć, witajcie detalingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Tewo. Pierwszy raz u mnie na kanale. Nie miałem jeszcze przyjemności mieć tej firmy u siebie. I zacznę od niewidzialnej wycieraczki. Szyba wycięta trenkiem ceru. Nie wiem, czy film już był. Dzień z życia dziadzi, jak w Audi atakowałem tył. Możliwe, że już był. Albo i nie, nie wiem, to będzie. I teraz tak, na szybie kilka grubaśnych rys. No kilka. Raz, no naliczyłem chyba 7. Ale tak czy tak, przygotowana jest idealnie. Po cięciu wymyta, później jeszcze raz glas poliszem. Pojechana, odtłuszczona i dałem godzinę na odparowanie. Co do niewidzialnej wycieraczki. Tak naprawdę kupiłem u miejscowego szamana i dostałem w czymś takim. Nie wiem, czy jest w ten sposób sprzedawana, ale chyba tak, więc słabo. Słabo, naprawdę słabo. No 30 ml widziałem, jest ładna buteleczka. Tutaj zapakowane tak zwaną strunówkę. Nie wiem, czy tak jest. Jeżeli tak Tewo wypuszcza, to słabiuteńko. Jeżeli miejscowy szaman, to też słabiuteńko. No dobra, słuchaj, ja zakładam GoPro i będę chciał Ci pokazać, jak to wygląda. Buteleczka, co jest w opisie i jak wygląda aplikacja tego produktu. No dobrze, słuchaj, od czego by tu zacząć? Tak jak mówiłem wcześniej, opakowanie słabe. W ogóle to, kurczę, taki nerwany trochę jestem, bo zacząłem urlop, słuchaj. Nie dość, że szlifowałem bramę z rdzy, żeby ją pomalować, tak cały dzień, to jak skończyłem, stwierdziłem, że sobie odpocznę przy polerce szyby. Odpocząłem, na pewno. To jest naklejka? Tak, naklejka. O, a to ciekawe. To nie wiem, o co chodzi. Zobacz, tak dostałem od miejscowego szamana. Muszę go zapytać, czy rzeczywiście tak producent to sprzedaje. Buteleczka fajna. Taka mleczna, matowa, zapach. A zapach, bo tu jest zakorkowany. Miałem powiedzieć, że nie pachnie. Taki zapach dla NW. I teraz tak, najgorsze jest to, że nie dostałem nic, czym będę mógł dawkować produkt, a w ogóle coś w nim pływa. Mała drobinka czegoś tam jest, nie wiem, czy przemieszcza się, nie przemieszcza się, chyba że to jest od spodu butelki, momencik. Nie, w środku. Jakiś paproch. Tak, przemieszcza się ten paproch, jakiś paproch w środku. O, już mi się rozlała. Śmierdzi jak większość niewidzialnych wycieraczek. Czyli zapachem przypomina mi, słuchaj, poczekaj. Którą? Glako. Ultra. Glako. Zapachem mi przypomina. Dobra. Teraz tak. Jeżeli chodzi o sposób użycia, nie ma nic. I dlatego też sprawdziłem na internecie. Aplikujemy krzyżowo. Zostawiamy maksymalnie na 5 minut. I to jest cała filozofia. I docieramy mikrofibrą. Aplikował będę boskim. Dlaczego? Z tego względu, że tu ma fajne wycięcia i nie będę musiał trzymać sudę. Samo się trzyma. No dobra, no to co? Chyba jedziemy, nie? A, jeszcze ostatnie machnięcie. No dobra. I lecimy z aplikacją, słuchaj. No dawkowanie będzie beznadziejne z tego względu, że nie ma tutaj nic. No dostałem tak, jak dostałem. Czyli robimy coś w tym stylu. No dobra. I zobaczmy. Bez problemu. Połowa szyby. Ale wysycha szybciutko. Łohoho. Dziadzia, tego produktu trzeba dać dużo więcej. Lejemy. Na bogato. Słuchaj, leje na bogato. Schnie w oczach. Naprawdę. I krzyżowo. Czy będzie oszczędnie? Pewnie jakbym miał inną buteleczkę, byłoby oszczędnie. A tak tutaj, słuchaj, poleciałem grubo, ale skórkowana szybko schnie, zobacz. Już. A u mnie temperatura 23 stopnie. No dobra, idę na drugą stronę. No nie, no dawkowanie tutaj jest masakryczne.
Na pewno nie pojechałem oszczędnie. Więc jak masz zamiar kupić tę niewidzialną wycieraczkę, to na pewno nie w opakowaniu 10-mililitrowym. Nie, no aplikacja jest banalna, no co tu dużo mówić. Bez żadnego oporu. No schnie w oczach, zobacz. To jest już. Kurczę, ja ją teraz rozprowadzam, ale tak naprawdę... Nie wiem. No już. Kurde. Dobra, teraz wezmę sobie i narożniki pojadę. I tutaj przy wycieraczce. Okej. Okay. Nie, tu ładnie wszędzie doszło. Z glako jest tylko problem, z tymi okrągłymi niestety trzeba sobie wspomagać się jakąś inną ściereczką z tego względu, że jest okrągła i nie dochodzi do kątów. Słuchaj, no aplikacja jest banalna, cóż by powiedzieć. Tak naprawdę, no ja jej dałem, nie wiem czy za dużo czy nie, połowy już nie ma. Z tego względu, że no nie miałem jak dawkować. Czas start. I co, no nie wiem. No jeszcze tłusta. Dobra, czekam do 5 minut. Jedną połowę dotrę po 2 minutach, na drugą poczekam 5 i zobaczmy. No cóż mogę powiedzieć, no elegancko. Tłuściutka. O, widać, że chyba za szybko. Zobaczymy, jedną stroną zbieram. Ruchy wzdłużne do uchwytu na wycieraczkę. Dobra, marzę się tutaj troszeczkę, ale nic, rozbieram, czyli rozprowadzam ją jeszcze dodatkowo. Dobra, i odwracam mikrofibrę, słuchaj. Jeszcze się trochę marzę, ale powoli znikać zaczyna. Powoli zaczyna znikać. No nie jest to ultra glako, ale też spoko. Nie stwarza żadnych problemów. Super. Zaraz wezmę latarkę inspekcyjną i będziemy wiedzieć, czy oby na pewno jest gitara. Ponownie odwracam mikrofibrę. No ja tutaj... Nie, jeszcze gdzieś mi tu smuży. Jeszcze tu widzę... Dobra. Nie, bajeczka. Tu jeszcze troszeczkę, odrobinkę. Aha. Fajnie się nią pracuje, wiesz co, bo jest taka, jakby to powiedzieć, miękka. Nie stwarza żadnego problemu. Fajnie się dociera. Tak mięciutko. Stój, gdzie? Naprawdę przyjemnie. Nie, spoko. Super. Czuję, że po 5 minutach będzie jeszcze lepiej. No dobra, i tu jedną stronę mamy. Będziemy pamiętać, może trwałość będzie różna, jeżeli chodzi o dotarcie produktu. Teraz rzućmy okiem. Nie, super. Zostawiam tę mikrofibrę. Zobaczymy, czy uda mi się, słuchaj, dotrzeć na jedną mikrofibrę. Mamy 4,25, 4,26. Zobaczmy. Tłuścioszek. Tłuścioszek. Ale fajnie, fajnie. Tak naprawdę miękko się pracuje. Maksymalnie było tam napisane w internecie, że maksymalnie 5 minut. No to mamy 4,40 z groszem. Lecimy. Ta sama mikrofibra, słuchaj. I lecę. Bez wysiłku. Fajnie, mięciutko. Zobacz. Elegancko. I jednak moim zdaniem czekać do 5 minut. Tutaj już widzę, że jest fajniej. Zdecydowanie do 5 minut. Czekać okolice 5 minut, tak jak zaleca producent, rzeczywiście, popatrz. No super. Pewnie jakby dać 6 minut, też by było nieźle. Ale sprawdzał nie będę. Położę jedną warstwę i zobaczymy, jak się będzie miała tutaj na szybie. Smugi jeszcze są. Tu widzę. Fajnie, bo tak mięciutko się pracuje. I tutaj nie trzeba się uwijać jakoś strasznie, że nie zdążę. Fajnie, naprawdę, taka miękkie docieranie, naprawdę, mięciutko. No, pierwszy produkt od Tevo i na chwilę obecną jestem zadowolony. A co będzie dalej, zobaczymy. Co pokaże test trwałości, słuchaj, bo wiadomo, że sama aplikacja to nie wszystko. Fajnie, jakby to posiedziało chociaż z pół roku,
A koszt, jaki dałem za 10 ml chyba... Kurczę, tam było 55 na opakowaniu. To na pewno dałem mniej z moim rabatem. Pewnie. A ile? Nie powiem, jaki mam rabat, bo nie. Po co? Ważne, że jest. Myślę, że ta informacja będzie ci zbędna. W niczym ci nie pomoże, ani ci nie zaszkodzi. Słuchaj, no cóż mogę powiedzieć? Świetnie. Jedna mikrofibra, zobacz. Takie miękkie, fajne, przyjemne docieranie. Nie, no bajka. O, tu. Tu smuży. Odwrócę sobie. Kurczę, ale zmęczony jestem. Powiem ci szczerze, że zmęczony jestem. O, ta brama mnie wykończy. Kurczę, to ogrodzenie metalowe. Do tego jeszcze ta szyba. No ma tu tych rys, ma. Nie wiem, co oni wcześniej się... Tu mi coś smuży. Nie smuży. Ale dla pewności wezmę jeszcze jedną taką finiszową. W jednym miejscu tam mi przysmużyło. No dobra. I teraz sobie tylko tak dotrę dla pewności czyściutką mikrofibrą. Cóż mogę powiedzieć, słuchaj, no aplikacja naprawdę banał. Schnie w oczach po aplikacji. Jeżeli chodzi o oszczędność, no kurde, no ja nie zaoszczędziłem, że tak powiem, bo połowa poszła od razu na tą szybę z tego względu, że nie miałem jej jak dawkować. Ale myślę, że jej mało się nie da położyć z tego względu, że tak jak zauważyłeś, schnie momentalnie. Aplikujesz i od razu dosycha. Pomimo, że jest uściutka. Dobra, sprawdźmy. Rewelacja. No, po wszystko, po aplikacji, kurde. Ha, super. No dobrze, no to jesteśmy po aplikacji, słuchaj. No cóż mogę powiedzieć? Bomba. Zero problemu. Kompletnie. Fajna taka aplikacja, może nie jest jakaś idealna. Trzeba to robić szybko, w miarę, bo ona tak szybko przysycha, ale ona jest na tyle tłusta, słuchaj, że nawet jak przysycha, to i tak fajnie się rozprowadza. Za to docieranie jest bajeczne. Takie miękkie, przyjemne, naprawdę. Tak sobie zbierasz, bez wysiłku, nie śpieszysz się. Widać, że taki przyjazny produkt. Naprawdę fajnie. Miło jestem zaskoczony tym produktem. Pierwszy raz Tevo u mnie na stanie i od razu na dzień dobry, można powiedzieć, taki plusik, jeżeli chodzi o aplikację i docieranie. Teraz będę, słuchaj, badał trwałość. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście pojawi się, jak stwierdzę, że skończyła się niewidzialna wycieraczka. A jak długo poleży, nie mam pojęcia. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!